No, witam. Tak jak widzicie, trochę porozbierany jest. Oj, New Hollandzik, bo wymieniam tutaj tulejki. Jedna tulejka jest gumowo-metalowa, to tam ją w garażu rozebrałem, a druga tulejka jest taka, o, cała gumowa tutaj jest, no i muszę ją dorobić, bo tutaj widzicie, trochę pękło, bo poluzowała się ta śruba, co tu idzie w środek i waliło, cały czas tłukło, aż wytłukło, no, ale to drobnostka. Tutaj podczepiłem już stół, pasek założyłem, jeszcze trzeba tylko na napinacz go nałożyć. Muszę dokupić parę bagnetów, wstawić kosę. Co tu jeszcze mi zostało? A wczoraj robiłem światła, bo nie było. Okazało się, że bezpiecznik spalony. Trzeba tam zamknąć. No, bezpiecznik spalony. Tutaj z tej strony podciągnąłem łańcuch, dalej już tej strony nie ma bardzo co do roboty. No i tutaj właśnie środek, powyciągałem sita, bo tam trzeba było te śruby odkręcać. No i co dalej? No tutaj też już wszystko, a ogólnie tam olej wymieniony, trzeba jeszcze do hydrauliki tylko dolać oleju deko, no z grubsza go tam umyłem mniej więcej, tak jak widzicie, nie ma nigdzie oleju, znaczy on oleju i tak nie gubi bardzo, no tylko że nie wiem co z prędkością motowidów, zaraz się będziecie śmiać, że mi niepotrzebne, bo i tak motowidła za szybko, ale to jest chyba do motowideł, tak mi się wydaje, bo od kiedy mam kombajn, nie, chyba działało rok, i coś jest, że nie ma prądu, tutaj posprawdzałem wszystko, jeszcze muszę w joysticku tylko zobaczyć, że do prędkości motowideł tu prąd nie dochodzi do tej wtyczki. Chyba to jest od prędkości. No nie, no musi być od prędkości, bo jest tutaj silnik właśnie do tego. No, to jest od kos, to jest tego, to jest hydraulika, to jest od poziomowania hedra. No, to nie ma tak jak w tym w Bizonie, że tu nagle dzieli oleju na chlapane. Tu nie ma żadnych rozdzielaczy, nic tu nie ma. A, jeszcze miałem ten. Tutaj jest silnik ten od regulacji szczeliny klepiska. I mi na monitorku nie pokazuje, jaka jest szczelina. Dowiedziałem się od fachowca majstra, że tutaj jest coś takiego. Na początek to trzeba skalibrować. Ale jak kalibracja nie pomoże, to tutaj jest coś takiego. Zapomniałem jak to się nazywa. Ej, zapomniałem, powiem. No, ale tu może być coś z pierdzie. Ała! Kurwa! Aaaa! Dziadostwo! Kurwa, plecy przebiłem na pół. Dobra, nieważne. Boli to boli, poboli przystanie. No. Patrzcie co tu mam. Mam takiego zęba jednego, mam gdzieś drugiego z tulejkami tutaj i chcę dorobić sobie no co,
chcę dorobić sobie do ładowania BL. Już mam projekt swój wykonany. Także będzie to realizowane. Muszę tylko jakiś materiał wykombinować i zamówić właśnie te uchwyty do JCB. Gdzieś tam już nie pamiętam, gdzie je kupowałem i ile one kosztowały. Na pewno teraz są droższe. I tylko muszę sobie dokupić właśnie te uchwyty, bo sam nie dorobię przecież. Chyba, żebym miał plazmę. Czy plazmę? Nie wiem, czym oni to wycinają. Znaczy, no jakoś plazmo tam komputerowo, nie? No. Bym sobie zrobił taki na belę, bo tutaj te pole owca, co mam, będę, nie wiem ile to będzie bela, ale będę wszystko tu belował. No i muszę czymś pozwozić oczywiście, co nie? Dlatego sobie muszę to robić. Fajny ten do bel. A to będzie od razu taki nie krokodyl, chyba że się chce z czasem zrobić z tego krokodyl. Od razu sobie spawam w listwę, nie wiem ile będzie szerokości właśnie ten krokodyl, ale myślę, że do takiej ładowarki krokodyl dwumetrowy będzie odpowiedni. I będzie na blisko. Także jakby ktoś się pytał, to po remoncie ładowarka na razie chodzi. Na razie chodzi, ciśnienie trzyma, wszystko tam jest w jak najlepszym porządku. No a ja co? Wczoraj byłem na rzepaku, ale to nic tam nie nagrywałem, bo jakoś zapomniałem, żeby coś nagrać. No i myślę, że rzepak będzie już w następnym tygodniu do koszenia. Także trzeba po trochę spinać dupę. Zaraz podniosę kombajn. Ręcznie, tak, kombajn podniosę, no. Header. Będę musiał założyć ten pasek, kosę. A co to? A, to dobra, to nie, to dobra. Pasek, kosę. Znowu dzisiaj smali. Lampajek. No. I zobaczymy, jak w tym roku będzie się sprawował Neff Holland. No, a jeśli ktoś by był jeszcze zainteresowany, to jeszcze stoi siewnik do kukurydzy, cena do dogadania, także możecie pytać się w komentarzu. Jakby ktoś był zainteresowany oczywiście. No, zauważyłem, że już skończyła się śrutka dla kur. Także dobrze, że mam podczepioną szuflę. Przywiozę troszkę, jeszcze mi zostało kukurydzy, trochę słonecznika. Tu zboże jest w workach, trzeba będzie zrobić taką mieszankę, widzicie, kukurydza, pszenżyto, słonecznik. Dla kurek taka mieszanka robię. O, zobaczcie, właśnie tu mam drugi ten ząb z tulejką taką. Tu kiedyś spawałem jeszcze, troszkę nie potrafiłem tego spawać. Do czego ja to spawałem? Chyba jeszcze to spawałem do... Do czego ja to spawałem? Do... Kurde, nie pamiętam, do czego ja to przyspawałem. Ale chyba to spawałem jeszcze do tego tura, co miałem przy pronarze. Chyba tak.
też ja miałem krokodyla. Kurde, nie pamiętam, powiem wam szczerze. Ale to nic. Ale to nic. Jeszcze tu jedna bida stoi. Oj Boże, kochany Boże, no zobaczcie. Dyrka się zrobiła. Zobaczcie, czy nie wiem czemu. Tak koło z tej strony darło i... I nie wiem czemu tak się zrobiło. Ale zobaczcie, tu tak samo jest. Ta strona drze. O co tu chodzi? Możecie powiedzieć w komentarzu, mi podpowiedzieć, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Z tej strony drze, z tej już nie. Powietrza za mało? Nie. Czy przyczepa jak załadowana, to koło tak? Nie. Nie mam pojęcia. O, a tu zobaczcie, przyczepka stoi, ale tu na przyczepce jeszcze trochę grochu zostało. Także trzeba by było ten groch woreczki popakować. I będzie za rok elegancki groch. Powiem wam, że owys się trochę poprawił, ale nie wiem, czego on tak wyrósł wysoki. Po tych deszczach poszedł, ale zobaczcie, już zaczyna się robić. No dojrzewa, no to nie ma co się oszukiwać, nie? Ale on ma wysoki. Było. No nie. Czy coś z tego będzie? No, słomy coś tam będzie z niego, dlatego tu mam wpisane na tym polu, że będzie międzyplon, słonecznik z rzepakiem. No i się nie łączy przecież z cięciem słomy, dlatego postanowiłem słomę zebrać. I na pewno ona się przyda, ta słoma. No, idziemy teraz na kukurydzę. Pokażę wam, jaki ten słonecznik jest dziadowski. Kurde macie. Więcej ja tego słonecznika nie sieję. Pierdziel. Zobaczcie, jaki pierdzielony. Popryskałem jego. Zobacz, ile jego tutaj jest. Popryskałem jego. I się jeszcze trzyma, ale to już wiadomo, że to już on z czasem może się położy wreszcie z czasem. Blać. Coś nie bardzo bierze te ziele tutaj. A już kukurydza przerosła. No tutaj kukurydza jest w miarę wysoka, ale mam taki jeden kawałek. Siałem taki pył, że jak jechałem ciągnikiem w jedną stronę i wiatr wiał w tą samą stronę, no to musiałem co parę metrów stawać, bo po prostu nie widziałem znaku od znacznika, gdzie mam jechać. Taki był pył. No i po prostu tam... No chyba nic nie będzie, tak szczerze powiem. Nie chcę już się iść na groch. Widać, że też już dojrzewa. Strąki są, także coś tam się nakosi na siew na drugi rok. Fajne stanowisko, zostawię groch po sobie na prawdopodobnie rzepak. Także no zobaczymy, co się ukosi z tego. Jak da 2 tony, mam nadzieję, że da trochę więcej, no to będzie dobrze.
widziałem pod ostatnim filmem, co nagrałem właśnie spługę, że jakieś wielkie bulldupy macie o to, że pochwaliłem Agromasza, że mogli wykonać po paru latach coś lepszego niż przedtem. To czego mam nie pochwalić niby tego? Widać, że to już jest masywne wykonanie tutaj. Chyba, że się mylę, no ale zobaczymy w teście, jak to będzie wyglądać. No myślę, że to jest już wykonane tak, jak sam bym to wykonał. Tu jest wszystko na razie widać masywne. No nie wiem, ile pochodzi i obrotnica, bo tego nie wiem. Nie wiem, ile wytrzyma to, co wtedy mi się urwało kiedyś. Nie wiem, czy oni teraz jakoś to... Jak? Toż obrotnica jest nowa, no to nie zmienili tego. Nie wiem, ile to wytrzyma. Także chwalę to, no co... Co mi się podoba w nowym wykonaniu teraz, udoskonalenia właśnie tego pługa. No bo w starych typach, jak ktoś się orientuje, to wie, jak to wyglądało, nie? No i widać, że firma wzięła się za to, żeby to jakoś udoskonalić. Dlatego widać, że to udoskonalili. A jak to się obraca, to jeszcze do tej pory nie wiem. Na jakiej zasadzie? No bo w starych typach był amortyzator. I takie dwie zapadki do ustawiania głębokości. Tak jak jest to w ogólnotach na przykład, czy w... nie wiem, czy w Permelandach też to jest. Nie wiem. No ale wiem tylko to, że to jest do... Że to jest do ustalania głębokości orki. Tak? Tak. No. A to jest zapadka do... Teraz jest do transportu chyba zamknięte. Tak. A tu się otwiera. Było do pracy. Chyba. Jeszcze nie uczepiałem jego do ciągnika, także nie wiem. No i nie wiem, dlaczego macie jakieś tam bulldupy w komentarzach, że pochwaliłem Agromasza. No za to mogę pochwalić, oczywiście. Czemu nie? Czemu mam nie pochwalić? No, a co mi się nie podobało? No to właśnie to wykonanie, tutaj. Że mi się kiedyś to urwało. Ten cały, i tutaj mi tokarz właśnie, to spawacz tokarz mi przerabiał to i to wtedy wytrzymywało. No zobaczymy, ile to wytrzyma, no. A obrotnica? Tak jak pisaliście na TikToku, że u niektórych w Kwenelandach, w Lemkenach, Gregoire Bessonach się urywają, no to jest chyba zużycie materiału.